zauważyłem, że ludzie w naszym kraju się mało uśmiechają. Nawet zanim zacząłem być kierowcą autobusów. I zacząłem to zmieniać na swój sposób, na własnym podwórku. Prowokować ich trochę do uśmiechu, żeby zapomnieli na co dzień o swoich problemach, sprawach. Żeby ludzie byli bardziej uśmiechnięci, życzliwi dla siebie. To wtedy wszystkim by lepiej się żyło w naszym kraju. Danie słowa, słowa honoru, zawsze było ważne i powinno być nadal. Jak się coś obieca, to powinno się tego dotrzymać. Jak się nie jest w stanie tego dotrzymać, słowa czy jakiegoś czynu, to nie powinno się tego robić. To co robię, to w sumie robię bezinteresownie, sam z siebie dla ludzi. Po prostu czysty spontan. Może mało zarabiam, ale mam satysfakcję z pracy, bo większość ludzi idzie do pracy jak na skazanie. A ja polubiłem swoją pracę i czuję jakbym taką misję do spełnienia, że zmieniam trochę ludzi, zmieniam świat, zmieniam Warszawę i samego siebie przy okazji. Daję słowo, że codziennie w swojej pracy zarażam optymizmem setki warszawiaków.